Wielce czcigodni i drodzy bracia w kapłaństwie z ojcem opatem, drodzy siostry i bracia, Jezus zmierzał do Jerozolimy. Tak zaczyna się fragment czytany przed chwilą Ewangelii świętego Łukasza. Wszystkie trzy Ewangelie synoptyczne Mateusza, Marka i Łukasza oparte są na pewnym schemacie, gdy chodzi o nauczanie Pana Jezusa. Najpierw Pan Jezus po chrzcie u ujścia Jordanu wraca do Galilei. Tam zaczyna nauczać. I dalej idzie z uczniami aż na północne krańce Palestyny do źródeł Jordanu. Tam dochodzi do wyznania wiary apostołów, wyznania, które w ich imieniu wypowiedział święty Piotr, iż Jezus Chrystus jest Synem Bożym, Zbawicielem świata. I wtedy dochodzi do słów Pana Jezusa mówiących o tym, że ma iść do Jerozolimy, że tam czeka go śmierć, a przedtem jeszcze zdrada. Umrze na krzyżu, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. I od tej północnej części granic Palestyny Pan Jezus zaczyna zdążać właśnie do Jerozolimy, by spełniły się zapowiedzi prorockie. Ten dzisiejszy fragment Ewangelii Łukaszowej, najbardziej precyzyjnie ukazującej ten właśnie schemat, ten fragment, o którym mówiliśmy, słuchaliśmy go przed chwilą, nawiązuje do tego miejsca, kiedy Pan Jezus już opuszcza Galileę, wkracza do Samarii, a potem czeka go jeszcze droga przez Samarię do Judei, do Jerozolimy. I tam spotyka owych trędowatych. Zgodnie z zasadami przypisanymi jeszcze przez Mojżesza, nie mieli prawa ci ciężko chorzy ludzie zbliżać się do zdrowych. Więc z daleka wołali: Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Pan Jezus powiedział: idźcie do kapłanów, pokażcie się im. To kapłani bowiem mieli jako obowiązek stwierdzić ewentualne uzdrowienie z tej przerażającej wówczas choroby. I poszli. Ale tylko jeden z nich, z tych uzdrowionych, wrócił i jak słyszeliśmy, chwalił Boga donośnym głosem, a przed Chrystusem padł na twarz u Jego stóp i dziękował Mu. I Pan Jezus powiedział do niego: wstań, idź, Twoja wiara Cię uzdrowiła. Miał powstać i iść. Jakaś sugestia, by szedł, by miał iść z Chrystusem. Już jako ten, który wierzy w to, iż On jest Bożym Synem i Odkupicielem świata. I ma iść z Chrystusem i za Nim, tak jak to Pan Jezus powiedział apostołom już 3 razy. Że kto jest Jego uczniem, ma wziąć na siebie swój krzyż i tak za Nim podążać. Bo kto uważa się za ucznia Chrystusowego, a dźwigać swego krzyża nie chce, nie jest Chrystusa godzien. Ma iść nową drogą.
drogą zbawienia. Jako uczeń gotowy dać swoim posłuszeństwem Ojcu najwyższe świadectwo miłości, miłości zbawczej. Możemy zapytać się równocześnie, dlaczego tylko on, Samarytanin, wrócił, chwalił Boga i upadł Chrystusowi do stóp, dziękując? Dlaczego nie uczynili to inni? Być może odpowiedź na to znajdujemy w jednym krótkim poleceniu, jakie dał im Pan Jezus. Idźcie, pokażcie się kapłanom. Cud uzdrowienia nie nastąpił od razu. On nastąpił dopiero wtedy, kiedy trędowaci zgodnie z poleceniem Chrystusa szli ku kapłanom. Często bowiem bywa tak, że Boga prosimy o wiele łask. One nie od razu mają miejsce. Pan Bóg okazuje swoje miłosierdzie po jakimś upływie czasu. Ale bardzo często ludziom wydaje się, że właśnie dlatego, że nie od razu otrzymali to, co Boga prosili, to co się potem wydarzyło i co zdarzyło się zgodnie z ich życzeniem, to stało się albo przypadkiem, albo wskutek nowych okoliczności. Jakby nie dostrzegali, że za tym wszystkim, za tym, co stało się ich udziałem dzięki Bożemu miłosierdziu, kryje się spełnienie ich prośby. Już nie wracają do Boga. Już nie dostrzegają tego, że to Bóg sprawił im wielkie rzeczy. Już nie pamiętają, że Boga prosili o łaskę dla siebie. Nie uznają tego, co się stało. Nie pamiętają, że prosili. Więc nie uważają za stosowne, by Bogu dziękować. Można by powiedzieć, ludzkie, arcyludzkie. Ale przecież z tej dzisiejszej Ewangelii pozostaje dla nas wszystkich gorzkie pytanie Chrystusa. Gdzie jest 9? Czyż nie 10 zostało oczyszczonych? A przyszedł tylko jeden, by Bogu oddać chwałę. Gdzie jest 9? Pytanie, które dla nas zapewne pozostaje po wiekach przecież, także wielkim zarzutem. Za niewdzięczność, za brak pamięci o Bogu, który ciągle okazuje, że jest naszym dobrym Ojcem. Za zwątpienie w Jego Bożą opatrzność. Jakże pod tym względem niezrównanym wzorem pozostaje dla nas Najświętsza Maryja Panna. Dzięki swemu słowu przyzwolenia zaczął się w niej cud wcielenia i biegnie do Elżbiety, swojej krewnej, a ta wita ją jako matkę swego Pana. Wita i błogosławi, bo uwierzyła w to, co się w niej dzięki woli Najwyższego zaczęło dziać. A Matka Najświętsza, a ona, przeczysta dziewica, wyśpiewuje swoje magnifikat. Nie sobie przypisuje to wielkie wywyższenie, jakie stało się jej udziałem. Boga wysławia za cuda, które Bóg czyni w sercach tych wszystkich, którzy Jemu zawierzyli. Staje przed nami
Najświętsza Maria Panna jako szczególny wzór pamięci o Bogu, wdzięczności, wysławiania Go za niezmierzone dzieła, które dotykają wszystkich, którzy zawierzyli Najwyższemu. Staje przed nami Najświętsza Maria Panna dzisiaj w sposób szczególny, kiedy zostało nam dane uczestniczyć w swoistym cudzie odnalezienia cudownego obrazu, który tutaj przez wieki był czczony, a potem jakby zagubiony, zapomniany. I naraz odzyskujemy jej obecność w znaku obrazu, który tutaj zawitał w pierwszej połowie XVII wieku. I od samego początku cieszył się szczególnym kultem, szczególną czcią, a zatem także wdzięcznością ludzi, którzy tutaj doznawali Bożych łask za jej wstawiennictwem i za te łaski jej dziękowali. Wraca ten obraz odzyskany z dalekiej niepamięci ludzkiej właśnie w tym 2017 roku, kiedy obchodzimy w Polsce 140. rocznicę objawień w Gierszwałdzie i 100-letnią rocznicę objawień we Fatimie. Wraca ten obraz jako nawiązanie do słynnego obrazu czczonego w Rzymie od wieków Salus Populi Romani, ocalenia ludu rzymskiego. Ale przecież te objawienia w Gierszwałdzie i w Fatimie to objawienia Matki Bożej, która jawi się jako ocalenie ludu całego świata. Bo chce być z tym ludem i chce jemu pokazywać drogi zbawienia i ocalenia. I właśnie w tym roku, tak znaczącym, gdy chodzi o nasze maryjne rocznice i przeżycia, stajemy się dzisiaj uczestnikami tego nadzwyczajnego wydarzenia. Wraca w sposób widzialny poprzez swój znak obrazu Matka Boża do nas. Czyżby chciała? A głęboko wierzymy, że tak. By znowu ludzie przychodzili tutaj i poprzez jej matczyne wstawiennictwo upraszali u Boga łaski dla siebie i dla innych. Żeby stała się ona znowu ocaleniem dla wiernego ludu, który w niej będzie widział swoją matkę, pocieszycielkę, wspomożycielkę, nadzieję. Jest wielkim pragnieniem wszystkich nas tutaj obecnych, aby tak właśnie się działo. Aby jej kult stał się znowu bardzo żywotny, aby to miejsce naznaczone jej obecnością przyciągało wiernych, ufnych w jej pomoc i wsparcie. I prosimy Boga, by tak było, a jednocześnie prosimy Boga bardzo o to, by ludzie, którzy tu będą przychodzili, i będą się do Matki Bożej przed tym obrazem modlili, przedstawiając wszystkie swoje sprawy, nadzieje, niepokoje i bóle. By ci ludzie pamiętali, że jeśli uzyskają łaskę, to trzeba to jako łaskę Bożą uznać. Dać temu wyraz, podziękować,
pamiętać, znaleźć się na szlaku tego jedynego spośród 10 trędowatych człowieka, który przyszedł i padł Panu Jezusowi do stóp. Bo wtedy na nowo będzie można z całą wyrazistością usłyszeć słowa Chrystusa. Wstań, Twoja wiara Cię uzdrowiła. Uzdrowiła Cię Twoja wiara przez przyczynę Matki Najświętszej. Amen. Ekscelencjo, chciałem bardzo serdecznie podziękować za to, że właśnie Wasza Ekscelencja dokonał kolejnego na nowo niejako poświęcenia naszego zaginionego obrazu. Tak to podkreślam z tej przyczyny, że biskupi krakowscy silnie są związani z tym miejscem, jak i cała krakowska archidiecezja. Dla niewtajemniczonych przypomnę, że herbem archidiecezji krakowskiej są trzy korony, które są herbem naszego pierwszego opata Aarona. Brat Michał jeszcze nie patrzy na mnie groźnie, więc chyba rzeczywiście w tej legendzie jest przynajmniej trochę prawdy. Więc jestem bardzo szczęśliwy, że właśnie Wasza Ekscelencja dokonał poświęcenia tego obrazu, który chcemy tutaj w Tyńcu czcić jako wizerunek Matki Kościoła. Tutaj z drugiej strony, jako w kaplicy flankującej, w kaplicy chrzcielnej Krzyża Świętego są relikwie świętego Jana Pawła II. Kościół jest pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła, stoi na skale. Wszystko to aż prosi się o to, aby to miejsce było szczególnym miejscem modlitwy za Kościół. I do tej modlitwy za Kościół i za Ojca Świętego chcemy zapraszać tych wszystkich naszych parafianych gości, którzy do tego kościoła przychodzą, aby się modlić. W naszym prezbiterium jest takie przedstawienie, myślę, które dobrze pokazuje też jakby tajemnicę dzisiejszej uroczystości. Ona jest tak trochę przesłonięte. Wszystko, każde miejsce ma swoją tajemnicę. To jest fresk przedstawiający hołd trzech króli. Trochę zniszczony, jednak można rozpoznać zasadniczy zarys tego przedstawienia. I w momencie jakby kluczowym dla tej metafory, poniżej, jak już właśnie stale zaczynają ten fresk zakrywać, klęczy mały, zakapturzony człowieczek, podpisany Stanislaus. To jest Stanisław Baranowski, fundator tego fresku, opat tyniecki. Pozbawiony całego swojego splendoru, bez mitry, bez pastorału, tylko w zwykłym czarnym benedyktyńskim habicie, klęczy przed Najświętszą Maryją Panną, przed Dzieciątkiem Jezus i ofiaruje jej samego siebie, swoich mnichów, no i Kościół. Modlę się o to, żeby to stało się udziałem tych wszystkich, którzy tutaj do tego miejsca przychodzą, aby odczuli to rodzicielskie ramię Boga Rodzicy. Natomiast Kościół to ciało Chrystusa, ale Kościół to też ludzie. Ludzie, którzy ten Kościół tworzą i o ten Kościół dbają. I dzisiaj bardzo chcielibyśmy uhonorować trzech członków Kościoła, którzy wpisują się w długi szereg dobrodziejów tej świątyni za opatami Aaronem, Maciejem ze Skawiny, Stanisławem Łubieńskim, za artystami, którzy tutaj zostawili znaczną część swego życia, za Józefem Angoltem, Franciszkiem Placidim, tymi wszystkimi, którzy ten Kościół starali się przyozdobić, żeby rzeczywiście służył na większą chwałę Boga i na pożytek wiernych. Dlatego bardzo chciałem poprosić tutaj pana profesora Józefa Nykiela, który został uhonorowany za zasługi dla całej archidiecezji krakowskiej złotym medalem świętego Jana Pawła II. Natomiast srebrne medale świętego Jana Pawła II za zasługi dla archidiecezji krakowskiej, w sposób szczególny dla naszej tyniewskiej świątyni, otrzymują dzisiaj
pan Roman Jacek Hiferling i pan Marek Sawicki.